Po siedmiu latach przerwy kobiety rodzące w Ostrowieckim Szpitalu ponownie mogą korzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Pierwszy zabieg przy zastosowaniu tej metody wykonano 14 października. Była tak relaksacyjnie i tak potrafi pacjentka się wtedy odpocząć i zebrać te siły, że właśnie idzie zdecydowanie szybciej ten poród tak? i w lepszych warunkach dla wszystkich, bo jest lepsza współpraca. Niewątpliwie największą zaletą jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie bólu porodowego. Znieczulenie zewnątrzoponowe pozwala również zachować świadomość podczas tak ważnego wydarzenia, jakim jest poród. Znieczulenie jest komfortem dla pacjentki, ale jak każdy zabieg ma plusy i minusy. Znieczulenie zewnątrzoponowe też nie jest takie panaceum na wszystko, bo po prostu są też te porody, troszeczkę trzeba powiedzieć, że też są trudniej się je prowadzi, ponieważ no, w pewien sposób ta czynność kluczowa jest też Troszkę zaburzona i czasami dochodzi do wydłużenia drugiego okresu Na pierwszym etapie do podania znieczulenia pacjentkę kwalifikuje ginekolog, po czym jest kwalifikacja anestezjologiczna. Oprócz badania klinicznego wykonywane są badania z krwi. Ich wynik ma wpływ na decyzję o podaniu bądź nie Oczywiście nie można zapomnieć o zgodzie pacjentki co do danej procedury. Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu polega na założeniu cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. To znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog. Znieczulenie skóry, wprowadzenie igły, wprowadzenie cewnika i następnie, przez cewnik podawane są środki przeciwbólowe w odpowiedniej ilości i w odpowiednim odstępie czasowym, dostosowanym do potrzeb pacjentki. Usuwany jest cewnik z przestrzeni zewnątrzoponowej, no i pacjentka, ze względu na to, że jest częściowo znieczulona, po maleńku, po maleńku dochodzi do siebie i. Potem normalnie może zacząć, jak po porodzie naturalnym jest przystawiane do piersi dziecko pacjentki i tak jak przy porodzie normalnym zaczyna normalnie, jeżeli ma pokarm, zaczyna, zaczyna karmić. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2023 roku odsetek porodów naturalnych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym wyniósł 17% w skali całego kraju. Średnia europejska to około 40% znieczuleń w porodach naturalnych. To nie jest kwestia taka, że wbijemy igłę w kręgosłup i lekarz idzie dalej, bo taka pacjentka wymaga kilkugodzinnej opieki i obserwacji. Także nie jest to zabieg taki powiedzmy sobie typu krótkie znieczulenie, gdzie możemy sobie tego pacjenta zostawić, tylko no jest to rodząca. Jest to już w tym momencie opieka nie nad jedną osobą, tylko nad potencjalnie dwoma. Od 1 lipca bieżącego roku zmienił się model rozliczania tych świadczeń. Narodowy Fundusz Zdrowia stosuje współczynniki korygujące w zależności od liczby porodów naturalnych w znieczuleniu. Szpitale są premiowane, jeśli zapewnią znieczulenie zewnątrz oponowe przy co najmniej 10% wszystkich porodów naturalnych.